Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski. Wbrew cenzurze, dziś niedziela, na zdrowy rozum, a z nami wyjątkowy gość, który wrócił do nas po pewnym czasie. Lewicowa aktywistka, publicystka Polka, mieszkająca na co dzień we Francji, Monika Zarbowska. Witam się, Moniko, serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No a jak Monika, to pewnie będziemy rozmawiać, jak się Państwo domyślacie, zresztą po tytule dzisiejszego Na Zdrowy Rozum, o Francji, ale uwaga, niekoniecznie właśnie o samej Francji kontynentalnej, co bardziej o tym, co nazywamy Franc-Afryką, chociaż to jest nie do końca dobre tłumaczenie, no ale już powiedzmy, że przy tym pozostaniemy, dlatego że Monika Karbowska jako jedna, no chyba w ogóle z nielicznych Polek, była tam, widziała to na własne oczy i może Państwu powiedzieć o rzeczach, których na pewno z polskojęzycznych mediów się nie dowiecie. Zapraszam Państwa także do polubiania nas na Facebooku, także do subskrybowania naszego kanału i polecania go wszędzie tam, gdzie uznacie to za stosowne. Moniko, pierwszą część zaczniemy od tego, co należy sprecyzować jako francuski neokolonializm, bo pamiętamy rok Afryki, to gdzieś tam utknęło w naszej historiografii, że oto w latach 60. Afryka wyzwoliła się spod wpływów kolonialnych. No tymczasem warto chyba zwrócić uwagę, że jest jednak bardziej na odwrót. Owszem, Francja przegrała swoją wojnę o utrzymanie wpływów kolonialnych w Algierii, ale przecież francuskie wpływy kolonialne do Algierii się nie ograniczały. One rozciągały się właściwie na niemalże całą Afrykę, w tym właśnie na region Sahelu. Więc może to było tylko tak, że te państwa, rzekomo niepodległe państwa w Afryce, powstały tylko po to, żeby spełnić ten cel wizerunkowy, czyli pokazać, że dobrze, to my już jesteśmy teraz czyści, nie okupujemy was, ale tak naprawdę niewiele to zmieniło. Chyba będę troszeczkę zmuszona do krótkiego rysu historycznego kolonializmu francuskiego. Nie będę jakichś wielkich wykładów robić, ale powinna się zrobić, bo wiem, że w Polsce ta wiedza nie jest zbyt duża. We Francji jest jednak większa. No, ja miałam profesora, który mi bardzo pomógł, Gilbert Meynier, on był specjalistą właśnie od kolonizacji Algierii. Jak z nim pisałam pracę na temat Europy, nie miałam wyjścia, to było na Uniwersytecie w Nancy w roku 92. Mówił mi, nie znam się na Europie Wschodniej, ale znam się na kolonizacji, więc ponieważ Europa Wschodnia też była skolonizowana i nadal jest przez Zachód, to możemy współpracować. No właśnie. Francuski kolonializm jest prawie że tak stary, jak powiedziałabym, władza absolutna francuska. Francuzi uczestniczyli w tak zwanych odkryciach, prawda, Ameryki w XVI wieku i już zakładali te kontuary, między innymi na wybrzeżu Afryki Zachodniej, między innymi Saint-Louis du Sénégal już w XVII wieku. Stamtąd robili co? Importowali, znaczy niewolników, czyli kupowali ludzi, którzy byli lokalnie sprzedawani przez lokalnych władców i wysyłali ich do swoich, do tych wysp na Karaiby, na Antyle francuskie, które wtedy sobie przywłaszczyli po poprzednim, prawda, zlikwidowaniu i wyrżnięciu ludności lokalnej. Czyli praktycznie Francja, burżuazja francuska zwłaszcza takich miast jak Bordeaux, Nantes, tego wybrzeża atlantyckiego, intensywnie uczestniczyła właśnie w tym pierwszym kapitalizmie, tej akumulacji kapitalistycznej przez niewolnictwo. To też jest ważne, bo o tym trzeba mówić. Jest ta przeszłość Francji, o której często Francuzi nie chcą słyszeć, nie? Że oni należą do takiego narodu. Ta kolonizacja nowożytna, no to jest XIX wiek, prawda? I 1830 Algieria, prawda? Też trzeba przypomnieć sobie, że w momencie, kiedy po upadku Napoleona, to Kongres Wiedeński, prawda, narzucił Francji restaurację i to właśnie ci królowie zaczęli ten kolonializm, czyli Ludwik XVIII i później Louis Philippe to kontynuował po 1830 roku. No nie republika, niestety republika to kontynuowała, ale ona nie była tym sprawczym. Odwrotnie, raczej była chęć dekolonizacji nawet Antylii w czasie rewolucji. To też jest ważne, bo tam były, no i stąd właśnie Haiti, nie? Niepodległość Haiti, którą później zlikwidował Napoleona. To w polskiej historiografii jest znane. To jest znane, to jest ciekawe też właśnie. No i tak, jakby to powiedzieć, w XIX wieku po to, żeby Francja nie chciała powrócić do drogi Napoleona, czyli do zlikwidowania porządku wiedeńskiego, to ci właśnie, między innymi też i polscy zaborcy, wypychali Francję do Afryki. A idźcie tam sobie, to tam będziecie mieli ziemię do kolonizacji.
I rzeczywiście pomysł kolonizacji Algierii, który był kompletnie dziwny w gruncie rzeczy, to właśnie zrodził się z tego, a kolonizacja pełna Afryki po kongresie, w tym, jak to się mówi, tym konferencji berlińskiej, to Bismarck wysłał Francuzów, tak, wypychał Francuzów do Afryki po to, żeby po prostu, no, nie chcieli się mścić na nim i nie chcieli odebrać sobie Alzacji i Lotaryngii, którą im zabrał w 1871 roku. No i wtedy od 1880 roku, no to ta armia francuska, już niestety republiki, no napada, można by najeżdża, bo znaczy Francja wtedy miała te kontuary, między innymi zakłada miasto Dakar właśnie po to, żeby móc uderzyć wewnątrz lądu i po prostu połączyć, jakby pójść od Dakaru przez pustynię, mhm, i połączyć się z tą kolonią algierską. I w tym momencie oni rozbijają te państwa, które obecnie, no, które się wtedy znajdowały w dorzeczu Nigru, czyli obecne Mali, Niger, Czad, Burkina Faso obecne, czyli prawda, wtedy to było Królestwo Mosji. Oni to wszystko kolonizują i potem, że tak powiem, łączą siły z Anglikami i dzielą sobie to terytorium. No i Indochiny też, czyli Wietnam. No i to trwa w sumie krótko, bo zobaczcie, że jednak ta kolonizacja francuska jest krótka, jakby nie było, bo to, powiedzmy od 1900 do 1960, no to w sumie jest tylko początek XX wieku, w momencie, kiedy praktycznie Francja zaczyna upadać, pierwszą wojną światową i drugą wojną światową. Także właściwie w jakim momencie następuje dekolonizacja? No w momencie, kiedy Francja sama jest okupowana przez hitlerowców. Najpierw jest pierwsza wojna światowa, no to Francja, jakby rząd francuski pobiera jakby te żywe siły, żołnierzy po prostu pobiera z Afryki Zachodniej, ich wysyła tak zwanych tirailleurs sénégalais na front, gdzie oni masowo giną na froncie walka z Niemcami. No a później w czasie II wojny światowej, no to jest to kompletne tąpnięcie Francji. Francja sama jest okupowana. No i wtedy, że tak powiem, skolonizowani widzą, że kolonizator jest słaby. Nie dość, że jest słaby, to jest kompletnie no poddany, poddał się wręcz, ponieważ no, rząd Wisi kolaborujący z nazistami pokazuje, że Francja przestała istnieć. I w tym momencie to te ruchy narodowo-wyzwoleńcze, które zawsze istniały, nabierają impetu, zaczynają się organizować, no i wiedzą, że mogą wygrać. No i potem już się toczy lawinowo, prawda? No się już wtedy Tunezja już negocjuje w gruncie rzeczy swoją niezależność. Oczywiście to nie były tylko negocjacje, tam można by długo mówić, tam przecież były organizacje, prawda, partyjne, związkowe, które po prostu walczą o to niepodległość. Maroko, król Maroka, bo to król Maroka był tą siłą sprawczą ze swoją partią Istiklal, no Algieria, no i równocześnie jest także, powstają partie w Afryce Zachodniej. Taka partia Rassemblement Démocratique Africain, która była partią, która była wszędzie, w całej Afryce Zachodniej i także w Kamerunie. W Kamerunie też powstają struktury, nawet jest wojna w gruncie rzeczy przeciwko Francji. Tylko tyle, że to jest taka wojna niezadeklarowana. Te rządy, niestety Republiki Czwartej, wysyłają armię i nie mówią nawet swoim, a Madagaskar też przecież też powstał, no tak, i tam też była silna represja. No i właściwie, jakby to powiedzieć, wiedząc, że się nie powstrzyma tej niezależności, no to w tym momencie burżuazja francuska, już mówiąc skrótowo, wymyśla, że po prostu trzeba nadać tą jakby niepodległość, formę niepodległości, żeby po prostu, żeby nie było sytuacji, w której jest kolejna wojna i, no i żeby nie wkroczyli także i Amerykanie, nie zabrali swoich przyczółków, czy tam Anglicy, czy tam, o nie daj Boże, no Związek Radziecki. Pamiętamy, na przykład, że imperia między sobą też konkurują. No tak. I właśnie tutaj powstaje następne pytanie. Na ile, jak to możemy też ocenić, silne pozostają wpływy francuskie w Sahelu? Mówię tylko o tym regionie. No właśnie, więc właśnie potem zaczyna się neokolonializm. Neokolonializm jest być może nawet silniejszy niż w gruncie rzeczy kolonializm, bo sam kolonializm, no to co, tam było troszeczkę żołnierzy, kolonistów nie było tak dużo, oni byli ohydni, ale tych kolonistów tak nie było, oni tak wiele jak w Algierii na przykład, no a ludność żyła, że tak powiem, w sposób archaiczny, mając już dosyć tej archaiczności, ale jakby to powiedzieć, no często, że tak powiem, nie, tam nie było więcej białych po prostu, niż tylko ta cienka warstwa. Natomiast w neokolonializmie to mamy takie te elity niestety lokalne, no które jakby są kooptowane do tego systemu zarządzającego Afryką Zachodnią, który później w latach dopiero 90. XX wieku został nazwany France Afrique, są jakby tam kooptowane, uczestniczą w tym procesie eksploatacji własnych krajów, wysyłają swoje dzieci na studia do Francji, często mają nawet elity kompradorskie, takie jak u nas, oczywiście pieniądze lądują na bankach nie tylko francuskich, ale także szwajcarskich. No i w tym momencie w gruncie rzeczy cały
cały czas walka się odbywa przeciwko tej całej France Afrique, bo odbywa się już w latach 60. Niektórzy już wtedy liderzy suwerenistyczni, tacy jak Modibo Keita w Mali, który uczestniczy przecież w ruchu państw niezaangażowanych. Przecież jest razem z Tito na zdjęciach. No i on też nawiązuje stosunki ze Związkiem Radzieckim i normalnie umowę, między innymi umowę wojskową, która do dzisiaj jest ważna, żeby było weselej. Stąd właśnie jest sytuacja, jaka jest. Tylko, że Związku Radzieckiego nie ma. Nie ma, no ale Rosja jest kontynuatorem, no tak. Prawda, prawnym nawet tych umów, więc jakby... No i w tym momencie te elity starają się, znaczy są te elity suwerenistyczne, starają się dojść do władzy, no i jakby powiedzieć, emancypować te swoje kraje i szukając sojuszników gdzie indziej po prostu, no między innymi w Europie Wschodniej. I tu jest właśnie też... I my też odebraliśmy dużą rolę, bo między innymi PRL pomagał przecież Gwinei, która się kompletnie uniezależniła od France Afrique, za Sassé Couturé, no i przecież i rzeczywiście tam wysyłaliśmy im specjalistów, no lekarzy, w PRL-u kształciło się wielu studentów afrykańskich i tak dalej. Dużo jeszcze, to jest oddzielny temat w ogóle, o którym trzeba byłoby zrobić cały ten. Ja mam parę informacji, o tym trzeba będzie coś zrobić, bo to jest naprawdę chlubne tradycje PRL-u. Oczywiście. Pomocy, prawdziwej pomocy rozwojowej, a nie jakiejś eksploatacji. Na pewno jeszcze nie ostatni raz się widzimy. I ostatnie pytanie w tej części programu, to właśnie trochę już na nie weszłaś, bo pytanie jest o ten ruch oporu. Na ile ten suwerenistyczny ruch oporu był prawdziwy, realny, wynikający właśnie z tych potrzeb Afrykańczyków, a na ile udział w nim miały też konkurencyjne wobec Francji ośrodki, czy imperialistyczne, czy antyimperialistyczne? Czy jesteś w stanie to jakoś ocenić? Moim zdaniem to w latach 60. na pewno ten ruch był suwerenistyczny, autentyczny. Mhm. Stąd właśnie uczestnictwo takiego Modibo Keita w ruchu państw niezaangażowanych, a u boku Tito, Neru i tak dalej, to byli prawdziwi liderzy. Mhm. Najczęściej ci liderzy zostali niestety, no tak jak Modibo Keita, zostali albo zamordowani, albo zostali odsunięci od władzy przez dyktatorów profrancuskich. Mhm. Był taki Moussa Traoré właśnie, który po 6-8 latach odsunął Modibo Keita. To było krótkie w sumie. No to Sankara jest znany z tego. Nie, to tak. Były lata 80. Wcześniej też były rządy w Górnej Wolcie, późniejsze Burkina Faso. Też już były rządy, które się starały być suwerenistyczne. Między innymi był taki naukowiec, którego uwielbiam, który się nazywał Joseph Kiserbo, marksista, który napisał pierwszą historię Afryki w ogóle i który współpracował z UNESCO. No i w ogóle współpracował też z naszymi naukowcami. Między innymi z Marianem Małowistem, który był specjalistą spraw niewolnictwa. To jest bardzo, bardzo ciekawe też ta współpraca naukowa, prawda, Afryki z Europą Wschodnią w czasie PRL-u. No, inni byli tacy bardziej, powiedziałabym, ambiwalentni, typu Oufouet Boigny w Wybrzeżu Kości Słoniowej, który był najbogatszym krajem, który miał najsilniejsze infrastruktury, bo Oufouet Boigny z jednej strony należał do tych elit kompradorskich, a z drugiej strony pokazał Francuzom, czasami potrafił Francuzom pokazać figę, nie? To jest takie nieoczywiste, nie? Tak, to oni po prostu, ja nie oczekuję... każdy kraj miał jakby inną też, no Leopold Sédar Senghor, który kierował Senegalem, no był raczej niezależny od Francji, a dzisiaj Senegal jest jeszcze bardziej zależny, także to nie jest takie oczywiste jakby. Jest pewna dynamika. Co jest pewne, to, że lata 90. to były lata, no tak jak u nas, horroru, czyli władzę przejmuje Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zostają rozwalone wręcz za pomocą zadłużenia te struktury państwowe, które były naprawdę z wielkim nakładem pracy zbudowane w latach 60. 70. Między innymi no, jest sprywatyzowana służba zdrowia, szkolnictwo, przedsiębiorstwa państwowe, które istniały, zostają rozwalone. No i to jest ten moment negatywny. Ale w momencie, na początku lat 2000, kiedy powstaje, powiedziałabym, ruch alterglobalistyczny, to Afrykańczycy też się organizują, zakładają struktury, które zaczynają zwalczać ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, no i całą tą France Afrique. No i to są te organizacje, z którymi ja współpracowałam od 2010 roku. I dzisiaj jakby te ruchy, powiedziałabym te nowe elity suwerenistyczne, no to jakby są pochodną, jakby są emanacją tego całego ruchu, który od 20 lat istnieje tam. I o tym będziemy rozmawiać w drugiej części. W drugiej części porozmawiam z Moniką o tym, co się z tą Franko-Afryką, czy Franc-Afryką, czy Frank-Afryką właściwie, dzieje obecnie, a o czym już trochę powiedzieliśmy sobie właśnie pod koniec pierwszej części, czyli no właśnie, Mali, Burkina Faso, Republika Środkowoafrykańska, suwereniści dochodzą do władzy. I teraz, nie wiem, chciałbym, proszę Państwa, bo ja też bym chciał, nie ukrywam, zachęcić Państwa do zajrzenia na blog Moniki, do którego tutaj link wrzucimy pod nagraniem, pod filmem będziecie Państwo mieć do tego dostęp, dlatego że no właśnie, opowiedz, byłaś w tej Afryce, byłaś w tych wszystkich krajach. Byłam, przede wszystkim zawsze chciałam pojechać, nie było to łatwe, no ale jak miało miejsce forum, Światowe Forum Społeczne
w 2011 roku w Dakarze, w lutym 2011 roku, to pojechałam. Starałam się też, walczyłam o to, żeby były też fundusze na wyjazd polskich działaczy, ale to się nie udało. No i dlatego później, równocześnie była rewolucja w Tunezji, więc właściwie jeździłam do Afryki Północnej, do Tunezji często. No ale chciałam bardzo też wrócić, ponownie odwiedzić tych towarzyszy, których spotkałam na forum w Dakarze. A jak pojechałam na forum w Dakarze? Tutaj krótko opowiem, to jest ważne, bo wtedy Państwo będziecie mogli zrozumieć, jak te struktury działają i o czym właściwie jest ten mój blog, bo ten mój blog to jest taki dziennik podróży pokazujący organizacje afrykańskie, z które ja tam po prostu spotkałam. Wiele aspektów życiowych, także więzi, jakie możemy nawiązać, jakie oni mogą nawiązać z Europą Wschodnią, a my z nimi, jak możemy wzajemnie sobie pomagać, uczyć się wzajemnie jeden od drugiego i jak po prostu powrócić do tej, powiedziałabym, do tej współpracy wschód-południe, taki, jaki miał miejsce, no powiedziałabym, w czasach niepodległej Polski Ludowej. Niepodległej Polski Ludowej. Więc tak. Ja przede wszystkim spotkałam organizacje afrykańskie Afryki Zachodniej, lewicowe organizacje, poprzez CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, Komitet do spraw anulowania długów trzeciego świata, organizację belgijską, która istnieje od 1989 roku i która właściwie zrzesza jakby koordynację. No, jest koordynacja, wtedy była europejska, bo powstała europejska koordynacja w sprawie długu greckiego, była Ameryka Łacińska, no i Afryka. I w grudniu 2010 roku po prostu Belgowie ryktusem mnie zaprosi, żebym przyszła poznać tych towarzyszy z Afryki Zachodniej, którzy byli w Belgii na takiej właśnie na takim zebraniu tej koordynacji tego całego CADTM-u światowego jakby. No i wtedy jak ja po prostu weszłam do tej sali i poznałam tych towarzyszy, tam byli ludzie, którzy reprezentowali po dwie osoby z każdego kraju, to po prostu poczuliśmy się jak w domu, jakbyśmy się zawsze znali, dlatego że te problemy naszych krajów Europy Wschodniej i ich problemy są praktycznie te same. I ci sami, którzy nas uciemiężają, ta burżuazja zachodnia, także jest ich uciemięża. I w tym momencie powstaje po prostu tylko idea połączenia sił. No i rzeczywiście spotykałam tych towarzyszy później na forach społecznych w Tunezji, we Francji czasami, jak się udało ich zaprosić. No i pojechałam do tego Dakaru już w lutym 2011 roku. I jeszcze tak dodam do tego, że z Dakaru później jechałam właśnie taksówkami, autobusami, czym tylko się dało, bo wracałam na piechotę, wracałam lądowo, nie samolotem. Wspaniała to była podróż, zachęcam zresztą, jak ktoś ma pieniądze, żeby po prostu to nie było zbyt drogo. Z Dakaru jechałam taksówką do Mauretanii, właśnie tym stateczkiem przez rzekę Senegal, na takiej pirodze właśnie. Później Mauretania, Sahara Zachodnia, bardzo ważna, kolonizowana przez Maroko. Później Maroko i już z Maroko poleciałam do Francji. A później jeszcze jechałam na Węgry, na nasze ostatnie zgromadzenie przygotowawcze Forum Europy. I to też się napatrzyłam dużo, jak naprawdę to się dzieje. Tam wtedy już było dużo, naprawdę, tam było 100 tysięcy do 200 tysięcy osób na tym forum. Tam były wszystkie organizacje afrykańskie. Ja byłam na zgromadzeniu kobiet w Kaolack, gdzie zjechało 20 tysięcy osób takimi karawanami z Afryki Zachodniej. Kobiety. Rozmawiałam z nimi, nawet żeśmy rozmawiały właśnie o prawach kobiet, o tradycjach, o prawie do aborcji, antykoncepcji. No wszystko. To było naprawdę niesamowite. To było super pod względem ludzkim. No też doceniłam jeszcze bardziej pracę PRL-u, bo jak się jest w miastach, w których nie ma wody pitnej, ani elektryczności, to wtedy człowiek sobie zdaje sprawę, jak to było budowane u nas. I kiedy to było robione u nas. Dokładnie. I jaki to jest skarb, że my to mamy dzięki właśnie Polsce Ludowej, bo inaczej byśmy musieli to teraz wszystko budować, prawda? No i tak jak oni muszą to teraz zbudować, dlatego że to, co zbudowali w latach 60. zostało zniszczone. No i tam właśnie też między innymi poznałam ten ruch, który się senegalski, z tych młodych ludzi, którzy założyli Yonamah. Yonamah to był taki ruch przeciwko dyktaturze ówczesnego dyktatora senegalskiego Abdoulaye Wade'a i który wywniósł do Macky Sall, obecny przecież prezydent, wywodzi się z tego ruchu. Bale Citoyen, czyli miotła obywatelstwa, o której też piszę na moim blogu, to był z kolei ruch Burkina Faso. I oni właśnie tego Blaise Compaoré wygnali w 2014 roku. A oprócz tego poznałam także
organizacje spółdzielcze kobiece, związki zawodowe. No i później pojechałam tych ludzi odwiedzić w 2017 roku, jak udało mi się po prostu skombinować pieniądze, że tak powiem. I taką opowieść, którą chcę od ciebie usłyszeć, bo ja jej nie usłyszałem, ale Mateusz Piskorski mówił mi, że od ciebie usłyszał, to opowieść o bardzo ciekawym modelu demokracji, który tam zaobserwowałaś. No właśnie, model demokracji. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że Afrykańczycy, co mnie uderzyło, są znacznie bardziej... Mówi się Afrykanie czy Afrykańczycy, żeby mówić się po polsku? Właściwie chyba jedna i druga forma. Tak, no właśnie, chcę być poprawnie mówić po polsku, a właśnie przepraszam, jeśli moja polszczyzna czasami nie jest taka czysta. Bardziej się spotykam z Afrykanie, ale nie wiem, czy... W każdym razie... Oni są bardzo zorganizowani. To są po prostu kultury sformalizowane bardzo. Mhm. Po prostu... Organizacji jest mnóstwo. Każdy się organizuje zawsze w jakąś grupę. Każda grupa społeczna jest zorganizowana. Nie ma czegoś takiego, ja sam sobie jestem i nie jestem w żadnej grupie społecznej. Oczywiście są struktury tradycyjne, rodzina, wieś, struktury lokalne, ale też są tak, związki zawodowe, bardzo silne, związki producentów. Każdy, kto gdzieś pracuje, należy do jakiejś po prostu grupy. Mhm. Na przykład, tu podam przykład, o którym piszę w Senegalu. W Senegalu byłam goszczona przez działacza, który jest związany z czwartą międzynarodówką. No i jego żona, która jest dyrektorką szkoły. No i tam widziałam także, jak oni żyją i jak oni współpracują. I między innymi uczestniczyłam w zebraniach kobiet, które są tam sprzątaczkami i praczkami. Mhm. I czego się dowiedziałam ze zdumieniem, że ktoś, który jest, osoba, która jest praczką albo sprzątaczką, to nie jest służba. Oni się uznają za rzemieślników. Mhm. I jako tacy rzemieślnicy, rzemieślniczki są zorganizowani po prostu w organizacje zawodowe. Mhm. Czyli są zebrania, na których się decyduje, jaka jest stawka, za którą się pracuje. I wszyscy wtedy pilnują, żeby ta stawka była respektowana. Taki związek branżowy. Tak, związek branżowy. Mhm. I wszyscy też szanują, żeby wszystkie kobiety zarobiły, żeby każda otrzymała pieniądze, żeby mogła posłać swoje dzieci do szkoły, żeby mogła mieć właśnie dom z wodą i z elektrycznością. Mhm. I wszyscy naprawdę bardzo w sposób sformalizowany tam działają. Czyli są zebrania regularne, są wybrane panie przewodniczące albo panowie przewodniczący w grupach takich męskich. Każdy po prostu oddaje też część swojego budżetu, swoich pieniędzy do wspólnej kasy. To jest bardzo ważne dla nich. Nie ma czegoś takiego, ja jestem zupełnie sam, bo oni wiedzą, że sam człowiek zginie. A na tym oddolnym poziomie jak to wygląda? To jest właśnie ten oddolny poziom. Czy chodzi mi o zarządzanie takie typowo polityczne? No właśnie, więc tutaj idziemy do tych dalszej części, więc polityczne, no to powiedziałabym, to są te związki zawodowe, działają tak jak ci powiedziałam, spółdzielnie kobiece też tak działają, jest mnóstwo spółdzielni kobiecych, kobiety produkują praktycznie wszystko, ubrania, kosmetyki, żywność, są zrzeszone rodzinnie, lokalnie, dzielnicowo, także w miastach, później te zrzeszenia uczestniczą w takich, powiedziałabym, no, jak to się mówi, konfederacjach takich po prostu, które z kolei wysyłają swoich przedstawicieli delegatów. Delegatów na lokalne sejmiki, można by powiedzieć. I dlatego też parytet ma czasami większy sens w Afryce w gruncie rzeczy, dlatego że te kobiety mają realną władzę ekonomiczną. To nie są jakieś tam, ponieważ nie ma tam korporacji, albo tylko jest korporacje francuskie, które się trudnią właśnie importem, eksportem, no niestety internet trzymają, a czasami też i elektryczność. Natomiast wszystko to, co się ubrania, żywność, wszystkie te takie produkty życia codziennego, to właśnie to kobiety produkują. No. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo one rzeczywiście mają realną władzę ekonomiczną i chcą tej władzy politycznej przez to. A jeśli chodzi o partie, no to na przykład w Mali poznałam partię SADI, Solidarité pour une Afrique indépendante et démocratique, czyli Solidarność na rzecz Afryki Niepodległej i Demokratycznej. Jest to partia komunistyczna, dosyć stara, no powiedzmy z lat 70. przynajmniej, i której lider Umar Maryko stał się moim przyjacielem, można by powiedzieć, bo naprawdę dużo już z nim współpracowałam od tamtej pory. Poznałam wtedy jego i poznałam partię SADI, widziałam, jak te struktury lokalne działają. Nawet uczestniczyłam w ich zebraniach w Paryżu po prostu. Też jakby byłam ich członkiem i po prostu żeśmy razem działali, dlatego że im bardzo zależało na tym, żeby właśnie mieć kontakty z Europą Wschodnią. No i powiedziałabym z tym najsilniejszym krajem Europy Wschodniej. To jest bardzo ważne. I więc widziałam, jak formalnie to się odbywa. No i tutaj właśnie opowiadałam Mateuszowi, że co jest ważne, często mamy obraz takiej Afryki, powiedziałabym jakieś pasywnej albo jakiś taki bardzo tradycyjny.
konstytucyjnej. To nie jest prawda. Tam oczywiście jest duża dynamika. Dynamika jest taka jakby ścieranie się tej tradycji z chęcią takiej emancypacji indywidualistycznej. Mhm. Ten indywidualizm jest potrzebny, prawda? Bo na przykład tutaj dodam, na przykład poligamia jest raczej rzeczą niszczącą społeczeństwa afrykańskie dla kobiet. Mhm. Wiemy, że małżeństwo monogamiczne to też nie jest, prawda, panaceum, ale jedno jest pewne, że poligami kobiety nie chcą, nie? Prawda? Mhm. I dlaczego mówię o tej poligamii? Dlatego, że to jest właśnie ten pan do tego indywidualizmu, prawda? Mhm. Poligamia jest rzeczą bardzo zorganizowaną, jak wiesz, to nie jest wcale tak, jak my sobie wyobrażamy. Ja wiem, wiem, no, to polega to na tym, że jednak no, są pewne zobowiązania, to jest bardzo zrytualizowane. Mhm. To jest, jak chcecie, to możemy oddzielnie jeszcze na ten temat, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, mhm. jak się widzi, że... Nie, pozostajemy przy tej kwestii zarządzania. Przynajmniej to jest związane z tym, bo to jest ten chęć do tego indywidualizmu, nie? Mhm. Że to jest ten chęć tej emancypacji, bycia indywiduum, no i dlatego nie, że tak powiem, to małżeństwo monogamiczne jest widziane jako taką właśnie samorealizację, także dla mężczyzn, bo trzeba powiedzieć, że w poligamii to też ojciec przecież hajta swojego syna, to też jest ważne, no czyli mężczyźni też dążą do indywidualizacji, kobiety też dążą do tego, do tej takiej emancypacji. I no i właśnie jest ta, ściera się ta dynamika tradycji z indywidualizacją, czy tam powiedzmy chęcią tej takiej właśnie emancypacji indywidualnej. Mhm. I wygląda to w ten sposób, że oni starają się zachować jakąś równowagę, bo wiedzą, że jeżeli zniszczą wszystko i pójdą w model zachodni, to będzie niszczące. Zresztą model zachodni wcale nie jest dla nich atrakcyjny. Widzieć ludzi bezdomnych, którym nikt nie pomaga na zachodzie, albo kompletnie rzuconych tak w wir tego kapitalizmu, to absolutnie nie jest atrakcyjne dla nikogo. Więc oni szukają jakby swojego wyjścia, swojego modelu i dlatego na przykład interesowali się zawsze no, tradycjami, powiedziałabym właśnie krajów socjalistycznych. Jak myśmy to rozwiązali, prawda? Te sprawy związane z tą emancypacją i z tą tradycją w PRL-u, w Związku Radzieckim i tak dalej. Dużo się o tym nie pytali, ja dużo o tym opowiadałam. Na przykład ciekawe jest to, że rzeczywiście starsi są tymi, którzy mówią pierwsi zawsze. Zawsze rzeczywiście ci najstarsi, stateczni mówią pierwsi, ale to nie oni decydują. Zawsze się ma wrażenie, że to jest taki patriarchat. Wcale nie. Oczywiście starszych się szanuje, oni muszą powiedzieć po prostu swoje doświadczenie, ale to nie oni decydują. Po starszych mówią młodzi. Młodzi mają oddzielne jakby grupy często i kobiety też mają oddzielne grupy i mają coś do powiedzenia, dlatego że Afrykańczycy wiedzą, że no, jeżeli młodzież się, że tak powiem, nie będzie miała własnej przestrzeni, to ona się odwróci przeciwko starszym i będzie taka sytuacja właśnie jak na zachodzie. Nie? Mądre. Typu maj 68, ale niekoniecznie dobry. Dla nich nie byłoby to dobre. No u nas też był. No właśnie, trzeba też właśnie zastanawiać się na tym, czy model zachodni jest naprawdę dobry, wiesz, taki kompletnego indywidualizmu, dlatego, że no później jesteśmy i kończę na tym. Kto decyduje właśnie? 40-latkowie, ci, którzy od 30, powiedziałabym, lat, no do 55, no teraz to się ta granica przesuwa, to jest tak mniej więcej. W zasadzie nie wiem, co ja tu jeszcze robię. Ty już należysz do tego warstwy rządzącej. Do tej warstwy rządzącej, no. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Moniko, ostatnie bardzo ważne pytanie, które muszę ci tutaj zadać, bo ja jak umawialiśmy się na ten program, bałem się, że będziemy mówić o tym, że rozpoczęła się wojna w Nigrze. Na szczęście się nie rozpoczęła. Jeszcze nie, mam nadzieję. Pytanie jest takie, jak ty prognozujesz, czy Afryce Zachodniej, Sahelowi uda się wyzwolić, czy jednak coś w końcu przeciąży i Zachód zdecyduje się na taką bądź zastępczą formę interwencji? Jestem zmartwiona, powiem ci, przerwę ci niemal wręcz, bo mam dużo, jestem zbulwersowana tym, co się dzieje w Nigrze, powiem szczerze, że jakby to powiedzieć, no... Nie mam informacji, znaczy mam trochę informacji bezpośrednich, ale tak, no WhatsApp mój nie działa, przez Messenger nikt nie chce rozmawiać, bo to... Wbrew cenzurze zapraszam. Właśnie, trochę maili otrzymuję i otrzymuję takie wiadomości, właśnie wiadomo, dzwonienie na telefon, telefony działają poza Senegalem, no ale wiadomo, to jest dosyć kosztowne, także powoli informacje spływają. I jakie są informacje? Znaczy ja się obawiałam tego, że przejęcie władzy przez wojsko nie jest pozytywne, nie? Bo tutaj mówimy właśnie o związkach zawodowych, grupach kobiecych, wszelkie jakieś takie stany wojenne, gdzie jest godzina policyjna i tak dalej, są niszczące dla struktur demokratycznych oddolnych, które są duże w Nigrze. Ja tam poznałam partię suwerenistyczną Kisinkasa, związki zawodowe, które są nadal ze mną w kontakcie, ugrupowania kobiece, więc wszelkie takie właśnie godziny policyjne to może być zniszczeniem tych organizacji. Tego się obawiałam. No oczywiście obawiam się nadal interwencji francuskiej, bo wiem, że oni chcieliby bardzo, na pewno, bo naprawdę chcieliby przez Dakar, tylko oni potrzebny im jest port. I bez portu w Dakarze to oni nie będą w stanie tam po prostu wylądować. Tym bardziej, jeżeli Algieria
ogroziła Francji, bardzo dobrze, że pogroziła, a Nigeria jest krajem najsilniejszym tam, mającym autostrady, jeszcze, mającym silne wojsko. Jeszcze Nigeria. Nigeria z drugiej strony, ale nie, bo Nigeria od południa. Znaczy, Nigeria też precyzując, to nie jest akurat Franko-Afryka. Tak, tak, ale no to wiadomo, tu chodzi o destabilizację regionu. Pytałam się właśnie moich znajomych, co z Afryką anglojęzyczną, ale oni są jeszcze bardziej niezależni, Nigeria i Ghana zwłaszcza, i oni nie dopuszczą do tego, żeby był powrót kolonializmu taki fizyczny. Moim zdaniem to się nie uda. Czyli prognoza jest pozytywna. Prognoza jest pozytywna, ale uwaga na Dakar. To, co się tam dzieje, na przykład często na pewno usłyszycie, że Macky Sall jest jakimś ohydnym dyktatorem, że taki jakiś opozycjonista Sonko jest więziony. Moim zdaniem, z tego co ja wiem, to Sonko jest raczej produktem soroszowym. Takim, który od tak nagle się narodził, nagle ma pieniądze, nagle się stał. W Dakarze jest dużo amerykańskich i służb, i pieniędzy, i young leaders, i co tylko, to też widziałam. No niestety Senegal jest penetrowany przez Amerykę, tym bardziej, że Francja w gruncie rzeczy też jest sama poddana Ameryce. No tak. I ja się obawiam czego, że być może Macky Sall, który przecież pojechał na forum do Rosji, nie zgodził się na to, żeby wojsko francuskie weszło przez Dakar i dlatego chcą się jego pozbyć, żeby ten oport opanować. No ale wiemy, że w Mali się nie podda w tej chwili. Pomimo tego, że no nie jesteśmy pewni, czy to, co nam się dzieje, jest naprawdę pozytywne. I tutaj powiem szczerze, że informacje o, że tak powiem, działaniach grupy Wagner w Mali miałam raczej negatywne i nie będę ukrywać, że to wszelkie takie najemnictwo nie jest rzeczą pozytywną. No my tu też to wielokrotnie mówiliśmy że... tak. Natomiast na przykład partia Sadi raczej jest negatywnie nastawiona do grupy Wagnera. Woleliby, żeby to były regularne wojska rosyjskie, nie mówmy sobie, po prostu. I to samo w Burkina Faso. I to samo moim zdaniem w Nigrze. Natomiast co jest pewne, to to, że z Nigru ludzie są zgodni co do tego, że trzeba te umowy wojskowe zawarte z Francją, które oczywiście były wymuszone na ludziach, no bo to oczywiście są te umowy typowo France-Afryka. Oni chcą, żeby po prostu te umowy zostały doprecyzujmy naszym widzom, że Burkina Faso i Senegal się już tego, przepraszam, Burkina Faso i Mali już się pozbyły tych wojsk. Znaczy, nie wiem, czy oni zerwali umowy formalnie, bo to trzeba uważać, a poza tym problem polega na tym, że tam są nie tylko żołnierze francuscy, tam są żołnierze belgijscy, niemieccy, służby amerykańskie, tak, być może nawet polskie. Co ci ludzie tam robią? Oni nie mają żadnych umów ani z Mali, ani z Burkina Faso. Po prostu ludzie już mają dosyć. Co wy tu robicie? Dokładnie. Idźcie sobie stąd. Sami rozwiążemy swoje problemy. I to jest prawda, bo wszelkie problemy Afrykańczycy są w stanie ich rozwiązać sami. Oni negocjują na przykład, są tam te konflikty między Tuaregami, prawda, a Afryką Czarną. Oni to umieją od lat rozwiązywać i oni nas nie potrzebują tak naprawdę i my powinniśmy się z tego wszystkiego wycofać, zająć się wojną u nas, czyli Ukrainą. Albo zająć się właśnie budowaniem... naszymi problemami. Budowaniem także naszych relacji z tym, z Afryką, dokładnie, biorąc pod uwagę wspólny nasz interes. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze Na Zdrowy Rozum. Moim Państwa gościem była Monika Karłowska. Bardzo Ci, Moniko, dziękuję. Dziękuję. A ja Państwa jeszcze raz zapraszam na bloga Moniki, gdzie naprawdę można się bardzo dużo o Afryce dowiedzieć. Afrique en mouvement. Cztery kraje opisane i sporo struktur, no niestety po francusku, ale możecie po prostu, obejrzyjcie sobie chociażby zdjęcia, są naprawdę wspaniałe. Na przykład. To wszystko, zapraszam na kolejne nagrania, na Wbrew Cenzurze. Do zobaczenia.